autobus przyjechał. Nie zapomnij parasola. Dobrze, tato. Wiem, że czasem trudno słuchać rodziców, jak się ma inne zajęcia i atrakcje, ale to bardzo ważne. Przypomina mi się, jak Kapitan Ameryka i ja walczyliśmy z Zielonym Goblinem. Ruszasz się dzisiaj jak mucha w smole, kapitanie. Co się dzieje? Zielony Goblin sprawia kłopoty? Właśnie obrobił bank. Papa! Ach, nie doleci do niego. Ale czekaj, użyję sieci, żeby cisnąć ją dalej. Nie zapanujesz nad moją tarczą! No to działa! Podła! Dlaczego mnie nie posłuchałeś? Wybacz, a co mówiłeś? Mówiłem, że raczej nie poradzisz sobie z moją tarczą. Przepraszam. Warto posłuchać, zanim odstawisz taką akcję. Dobrze, kapitanie. A, widzę, że spłodnieliście! Mam tu coś dla was! Smacznego! Jesteś cały? Tak! Ostrożnie! Te gluty szybko zastygają! Narazka! Chcę zwędzić twoją tarczę! Widzę ją! Tam! No to ruchy! Przed chwilą tutaj była. Ale się zmyła! Jak widzicie, mam w swoim wyposażeniu nową, bardzo przyjemną zabawkę. Podoba wam się? Nie bardzo pasuje do stroju. Jakoś przeżyję. W każdym razie jest moja. Możesz się pożegnać ze swoją tarczą, kapitanie. No dobra, nowy plan. Słuchasz uważnie? Tym razem cały zamieniam się w słuch. Co prawda nie mam tarczy, ale może jest inny sposób. Mam twoją tarczę! Gdybym cię rzucił w jego stronę, może znajdzie się w zasięgu twoich sieci. O, to jest myśl! Dynia już mi się przejadła. Chyba czas na zmianę jadłospisu. Można się przyłączyć? Jasne, zapraszamy! Ze swojej strony mogę wam zaproponować jedynie dokładkę. No co tam, za dużo huśtania? Bo coś nam pozieleniałeś. Hej, dzięki, że posłuchałeś. Nie ma za co. Posprzątajmy tu. Nosorożec uwolnił się z laboratorium i tradycyjnie tratuje wszystko na swojej drodze. Ty spróbuj go powstrzymać, a ja ewakuuję okolice. Hej, stary, pamiętasz mnie? Co tam porabiasz? Coś ciekawego? I teraz to jest ta chwila, kiedy rzucam suchara, ty się złościsz, ja cię pokonuję i game over. Chyba mnie nie dosłyszał. Dobra, mam jeszcze plan B. Ten człowiek stoi mu na drodze. Hej, tędy, szybko! Wiem, że nie jestem go w stanie zatrzymać, ale może ta wywrotka zdoła. Myślałem, że to styknie. Musimy znaleźć na niego jakiś sposób, ale przede wszystkim trzeba go odnaleźć. Już go namierzyłem. Nadal biegnie, ale ulice przed nim są kompletnie puste, więc spróbuję go zgarnąć. Czekaj, były kompletnie puste, ale teraz jest tam autobus i wysiedli z niego ludzie. Tym razem ja ogarnę ewakuację, a ty goń nosorożca. Hej, ty! Zatrzymaj się w tej chwili! To go zezłościło. Mam nadzieję, że Spidey zdążył wszystkich ewakuować. Słuchajcie, musicie uciekać, zanim nosorożec się tu zjawi. Jesteś jakimś ulicznym artystą przebranym za Spidermana? Nie, jestem prawdziwym Spidermanem. Musicie usunąć się z drogi. Spidey, mów do nich tak, żeby posłuchali. Próbuję, ale wszyscy mają mnie w nosie. Uwaga, uwaga, panie i panowie, proszę wszystkich o uwagę. Niebezpieczny złoczyńca, nosorożec, wydostał się na wolność i biegnie w tym kierunku. Dlatego proszę opuścić ten obszar, dopóki Spider-Man i ja nie zdołamy go pojmać. Dziękuję wszystkim! Wow, wreszcie do nich dotarło. Ponieważ jestem mała, ludzie nie zawsze mnie słyszą. A jeśli mnie ignorują, zawsze mówię głośno i stanowczo komunikuję, czego chcę. Właśnie mi podsunęłaś pomysł. Mówiłaś wyraźnie i ludzie cię posłuchali. Zrobimy tak samo z nosorożcem, tylko że tym razem sprowokujemy go i wciągniemy w zasadzkę. Tak, zróbmy! Stój!
Nosorożcu! Chcę, żebyś mnie wysłuchał. Musisz się poddać i zakończyć wreszcie tę demolkę. Słyszałeś, co powiedział Spidey? Powiedział, że nie masz wyboru. Musisz się poddać i wrócić do więzienia. Tak, chyba nas usłyszał. Mokry cement. To załatwi sprawę. Chyba masz rację. Tutaj, nosorożcu! Tędy! Próbowaliśmy powstrzymać Stegrona na 4 wystawach, a może i 5? Ja już nie nadążam. I rozwalił całą wystawę dinozaurów! Tak po prostu nie można! Nareszcie, klejnoty. Widzę go! Hej, mogę obejrzeć? Czy wy, herosi, nigdy nie odpuszczacie? Myślałem, że to raczej oczywiste, że nigdy. Co tu robić? Stegron przeszedł przez sieci, jakby był powietrzem. Nie zniechęcaj się, Spidey. Chodź, jeszcze go dorwiemy. Teraz już nie robią takich piramid jak dawniej. Leży na nas chyba z 1000 głazów. Co za fatalny dzień. Hej, jeszcze nie spisuj nas na straty. Wychodziliśmy cało z gorszych tarapatów już nieraz. Myślmy pozytywnie, próbujmy dalej i dajmy z ciebie wszystko. Nie dam rady ich unieść wyżej, ale chyba się już przeciśniesz. Po prostu nie wiem, jak we dwóch mamy pokonać Stegrona. Nie łam się, wydostaliśmy się spod tych kamieni, to i na to znajdzie się sposób. Może to jest to. Znalazłeś inny sposób, żeby się odgrzebać, a ja chyba mam inny pomysł, jak pokonać Stegrona. I to rozumiem, dajesz, kolego! Hej, Stegron! A czy ty masz bilecik? Bo jak nie, to wysiadka. Koniec trasy dla pana. Spider-Man! Tak! I nie zapomnij o starym kumplu Reptilu! Dasz radę, Peter! Jak to mówią, im większy przeciwnik, tym ciężej upada. Dostałem wezwanie. Co się dzieje? Dziękuję wam obojgu za tak szybkie przybycie. Doktor Octopus jest w środku i ukradł zielony diament. Trzeba go powstrzymać. Takie malepkie macki? No to się doigrał. Zrobimy z nim porządek. Skoro już ukradł najcenniejszy klejnot w muzeum, to teraz pewnie zgarnia pozostałe. Pajęcze głowy myślą podobnie. Klejnoty są w różnych salach. No to najłatwiej go będzie złapać, jeśli zastawimy pułapki. Zgadzam się. Dobra, a jak już wpadnie w zasadzkę, wypatrzymy go przez kamery. Powinniśmy zastawić pułapkę tutaj. Jeśli Doc Ock się zbliży, zaplączę się w twojej sieci. Zostało już tylko 5 gablot. Zaczajmy się tutaj. Niebieski diament Mekosa to drugi najcenniejszy klejnot w muzeum. Na pewno najniebieściejszy. No i chyba go mamy. Co? Szybko, to ze wschodniego skrzydła. Ukradł obraz zatytułowany Drzewa. Nie znam się na sztuce, ale wiem, że obraz to nie klejnot. Co się dzieje? Alarm za alarmem. Tym razem się tak łatwo nie wyplączesz, doktorku. Sorry, to tylko ja, a tamten gwizdnął cenny gobelin. Chwila, ale klejnoty zostawił? A to nie ma żadnego sensu. Gdzie on się znowu schował? Sprawdźmy nagrania z monitoringu. Widzę go! Wasza pajęcza banda nie może się mierzyć z geniuszem! Nie do wiary, znowu nam się wymknął! No to musimy próbować do skutku. Ale próbowaliśmy już wszystkiego! Pomyślmy, co wiemy. Ukradł zielony diament, potem obraz z drzewami.
Drzewa są zielone, jak zielony diament. Tylko ukradł też ten gobelin. On nie jest zielony. Ale patrzcie, jego autor ma na nazwisko Zielony. A, to jest to! Zielony to łączy wszystkie kradzieże. To ulubiony kolor do oka. Teraz, kiedy wiemy, czym się kieruje, możemy go złapać. Ta rzeźba to ostatni zielony eksponat. Ciii, chyba coś słyszę. Przykro mi, dzisiaj zamknięte. A mówiłem, że lubię rozgniatać pająki. Spudłowałeś, doktorku. Dajmy mu popalić Spidey. Do 3 razy sztuka! I proszę, dzieło sztuki. Tak, chyba nasze najlepsze. I tym razem już nam nie zwieje. Zobaczcie, co miał w worku. Czyli wszystko wraca na miejsce. No dajesz, Spidey. Walnij w gong, wygraj nagrodę. Ha, pobij ten wynik. Z przyjemnością. No pięknie, Thor. Ha, śnieg w taki upał? Nie jestem synoptykiem, ale to jakiś odpał. Tak, ta paskudna pogoda nie jest normalna. Już widzę, kto ją zesłał. Mój nikczemny brat Loki. Proszę, Spider-Man, Thor i cała masa radosnych plażowiczów. Ha! Ponieważ z całego serca nienawidzę was superbohaterów i was ludzi, postanowiłem wam zepsuć tę waszą wakacyjną sielankę! Zostaw tych ludzi w spokoju! Tak, Loki, co ty z tym mrozem? Jak z wami wszystkimi skończę, nie będziecie zmarznięci, tylko zamarznięci! Będę cię osłaniać, manie Spidersonie. Nazywam się Spider-Man. No właśnie mówię, man Spiderson. Dobra, niech będzie. O, patrzcie tylko, ta kolejka górska ma chyba nieoczekiwane problemy techniczne. Główne zasady BHP. Nie bójcie się i trzymajcie się mocno. Loki się odsłonił. Ale ten człowiek potrzebuje pomocy. Muszę go uratować. Co? Może chwilowo jesteście górą, ale mam plan zapasowy. A kiedy się spełni, świat pogrąży się w zimowej ciemności. Na zawsze! Sprzedawca nie może poczekać, aż dorwiemy Lokiego? Znajdziemy Lokiego, jak pomożemy Dogowi Hudsonowi. A teraz patrzcie, jak mój ludowy olbrzym niszczy letnią radość. Na zawsze! Ja się zajmę tym dużym. A ja zajmę się tym nie za dużym, ale też nie za małym. Zgiń, przepadnij, monstru! Co? Gdzie on się podział? A to na chwilę pożyczę. Dzięki! Moja magia! Nie! Zostaw go! To mój najlepszy klient jest! Lubię słoneczne dni i szczęśliwe zakończenia. Bez ciebie by nam się nie udało, panie Dogu Hudsonie. Dziękujemy. To ja dziękuję. Proszę weźcie kilka wege dogów na koszt firmy.